Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdybyście mnie poznali, zobaczylibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. A nawet większe od nich uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. W dalszym ciągu czytamy 14 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Dalszy ciąg tego pożegnania Jezusa z uczniami. Wczoraj słyszeliśmy o tym, że Tomasz nie zna drogi, mimo że ma tę drogę przed sobą. To znaczy ma Jezusa przed sobą. Dzisiaj natomiast słyszymy z ust Filipa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Mamy zatem kolejnego apostoła, który mając przed oczami Jezusa, który Ojca pokazuje, nie wierzy, czy nie rozpoznał jeszcze, że Jezus jest w Ojcu, a Ojciec w Jezusie. Ale Filip też wyraża, myślę, że pragnienie wielu ludzi. Panie, pokaż nam Ojca. Chcielibyśmy zobaczyć Boga. Chcielibyśmy zobaczyć Ojca. To pragnienie, które miał Mojżesz, kiedy to prosi Pana: spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. To pragnienie jest wyrażane wielokrotnie w Starym Testamencie, szczególnie w psalmach. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Czy w psalmie 27: o Tobie mówi serce moje, szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Czy w psalmie 42: jak łanie pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Pragnienie, które jest gdzieś wewnętrznie w człowieku zawarte, zakodowane, aby zobaczyć Jego oblicze, to znaczy zobaczyć tego, na którego obraz i podobieństwo jesteśmy stworzeni. Zobaczyć Jego oblicze, to można powiedzieć, stać się sobą. Naturalne pragnienie zobaczenia Boga. I myślę, że w całej historii ludzkości były różnego rodzaju próby odnalezienia Boga. I one pewnie trwają. I wielu pewnie by powiedziało: nie da się Boga znaleźć. Inni powiedzą: można Boga znaleźć.
Można patrzeć na Jego dzieła i stąd wywnioskować, że Bóg jest. Oczywiście jest to zawsze otwarte i jedni będą mówić, nie można znaleźć Boga, nie można Go odkryć. Inni będą mówić, można. Może nigdy nie dojdzie do spotkania tych ludzi. Może nigdy nie ustalimy jakiegoś wzoru na znalezienie Boga. Ale możemy wierzyć też w Pana przez to, jak my, wierzący w Niego, działamy. Właśnie może bardziej niż z innych źródeł możemy Boga wywnioskować, wyciągnąć z tego, jak my się miłujemy jako chrześcijanie. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. A dziełem, które chce stworzyć w nas Bóg, to przede wszystkim zaszczepić w nas miłość. Abyśmy tą miłością też się dzielili. Abyśmy tę miłość praktykowali między sobą. I może właśnie w tym szczególnie będzie się zawierało pokazywanie innym pogodnego oblicza Boga. W tym, jak my będziemy między sobą postępować jako bracia i siostry. Czy będziemy się wzajemnie szanować, czy będziemy się wzajemnie kochać, czy będziemy sobie wzajemnie przebaczać, czy będziemy potrafili sobie ustąpić. Inna rzecz, którą dzisiaj Jezus dotyka, to jest to zdanie, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od nich uczyni, bo ja idę do Ojca. I może pojawić się kolejne pytanie. Nie widzimy wskrzeszeń. Nie widzimy, żeby ktoś karmił masy ludzi. Nie widzimy jakichś spektakularnych uzdrowień. To znaczy, o co Tobie, Panie Jezu, chodzi? Jakich dzieł my będziemy dokonywać? I znowu kierujemy się w stronę miłości. Przypomnijmy sobie pierwszy list do Koryntian, kiedy to w hymnie o miłości święty Paweł mówi, gdybym znał wszystkie języki świata, gdybym miał taką wiarę, żebym góry przenosił. I tak dalej, i tak dalej. A nie miał miłości, byłbym niczym. Nic bym nie zyskał. Właśnie jedynie miłość jest większa niż wszystko. Bo bez niej tak naprawdę wszystko jest niczym. I te większe dzieła, o których mówi Jezus, to jest obfity owoc, który będziemy przynosić jako latorośle, które są wszczepione w krzew winny. To jest jutrzejsza Ewangelia, którą będziemy medytować podczas niedzielnej liturgii. Pan Bóg, który oczyszcza nas z naszego egoizmu, z naszych grzechów, abyśmy mogli przynieść jeszcze większe owoce przede wszystkim miłości. I ostatnie zdanie, które jest piękne. Ta piękna obietnica, o cokolwiek prosić mnie będziecie, w imię moje ja to spełnię. Prośba musi być połączona zawsze z zaufaniem. Z zaufaniem, że Pan nas wysłucha, ale także musi być zgodna z tym, czego pragnie On dla nas. Bóg nie da nam niczego, czego nie zdołalibyśmy unieść, co nie jest nam potrzebne, co mogłoby nam zaszkodzić, co moglibyśmy źle wykorzystać. Dlatego też święty Jakub mówi, nie otrzymujecie, ponieważ się źle modlicie, chcąc zaspokoić tylko swoje żądze. Tylko czego wy chcecie. A każdy dar od Pana Boga ma służyć przede wszystkim całej wspólnocie, nie tylko mnie samemu.
Ale Pan chce nam udzielać swoich darów, a szczególnie chce udzielać nam daru Ducha Świętego. A ten dar możemy rozpoznać po owocach, po miłości, radości, pokoju. To wszystko płynie z rozpoznania Pana, z tego, że kroczymy Jego drogą i Go poznajemy i odkrywamy Jego oblicze i się wzajemnie miłujemy. Dzięki temu możemy tych wielkich dzieł dokonywać. Prośmy dzisiaj, abyśmy mieli taką otwartość na Pana Boga w naszym życiu. Amen.